No dobrze, w takim razie możemy ocenić to tak. AMX LC ma do wyboru dwa działa. Z 75 ma w pełni obracalną wieżę. Drugie działo to dotychczasowa 90, tylko z pogorszonymi parametrami, czyli tak, pogorszyli czas przeładowania. Szybkostrzelność wynosiła 5 pocisków na minutę, wynosi 4,29. Penetracja pogorszona. Damage ten sam, celność taka sama, czas celowania ten sam. Plus zabrano mu 80 HP z 400 do 320. Zmniejszono prędkość maksymalną z 65 na 60. Tutaj chyba już żadnych innych zmian nie ma. Czyli w skrócie jakieś 4 nerfy. 4 nerfy. No, gra nie warta świeczki. Na pewno. Ja wolałbym dotychczasowego LCK z losowaniami plus 3 minus 3. Ale przynajmniej no, porządnego LCK. Bo to teraz to tak kurde jakby go przecięli w pół. To jedziemy. Ciekawe losowanie, tylko piątki. Nie jest to bitwa, aby obiektywnie oceniać, jaki jest pojazd. Ale uważam, że przynajmniej jako tako sprawdzimy, co tu się dzieje. Na pewno jedno mogę stwierdzić. Nie wiem, czy jest sens grać na tym dziale. Po prostu nie wiem, bo strzelamy za 240, ale w tym samym czasie moglibyśmy strzelić dwa razy. Trzy razy tak naprawdę, działkiem 75. Które może i ma niższą penetrację, ale ma w pełni obrotową wieżę. Co tak naprawdę dla mnie oznacza jedno. Dostaję już nie LCK, a bardziej typowego lighta, prawda? No, w takim zestawieniu. On stoi za budynkiem? Za czym? Co tam jest? Budynek pewnie, dobra. O, Bishop, na hita. Arta jest słaba. Na hita zdjął. Arta słaba, panie. Arta jest niegrywalna. Bishop celuje we... O, celuje we mnie, co najciekawsze. Nie celowałem w ciebie, ziomek, ale wjechałeś mi pod dupę, to co miałem zrobić, no. Nie, to nie było celowe. Czy ja przebiję? LCK przebiję. Ja go przebiję, mam go na hita wtedy? Mam go na hita. Na hita. Byłby 246, ale i tak byłby na hita. To jest najciekawsze, że teraz przez znerfienie HP LCMX ma drugiego AMX LC na strzał. Ciekawa sytuacja. Piąty tier ma na strzał drugi piąty tier. Czy to jest normalne? Nie mi to oceniać, ale jadzie po mnie. Dobra, nie trafił. A ja jestem nieco lepszy w tej sytuacji, bo mam wieżę. No i dobra. 700 damage'a. Powiedzmy, że coś tam już zrobiłem. Kręcę bączki, lewa, prawa. Arta spudłowała na szczęście. Nie jest to dzieło takie złe. Też to dzieło nie jest takie złe. Czyli podsumowując, powiem wam tak. Nerf jest. Bez dwóch zdań. Nawet matchmaker tutaj nie sprawia tego, że czołgiem się gra lepiej, bo się gra gorzej. Ale to nie jest śmierć czołgu. To nie jest śmierć czołgu. Po prostu jest gorzej. 1000 damage'a prawie, no 4 fragi. Da się grać. Da się. Ale już nie jako pamiątka. Już nie tak przyjemnie. Ładna bitwa. 15 na 15. Wziąłem małe działo, zgodnie z waszymi zaleceniami, aby sprawdzić w pełni obrotową wieżę. Ale i tak jestem nastawiony negatywnie do bitwy, ponieważ 100 penetracji to jest dokładnie 70 mniej
niż miałem na 90. 110 uszkodzeń to jest dokładnie 130 mniej niż dotychczas na naszym serwerze. Na Amunicji Premium mam penetrację 129, czyli wciąż kilkadziesiąt mniej niż na podstawowej amunicji na poprzednim dziale. A wylosowała mnie na siódemki. Na takie tiery i tak losowała mnie z 90 poprzednią. Czyli losuje mnie na siódemkę. Mam dział do dupy. No porównując, to jest do dupy działo. No i jeszcze ja mam mniej HP i jestem wolniejszy. No, po prostu tylko skakać z radości. Pozdrowienie dla fanów CDCK. AMXLC, przepraszam. Okej, no wieża się w pełni obraca, to fakt. No to jest korzyść. To jest plus, na pewno. No ale... Każdą też wadę można w jakiś sposób zawsze ukryć. Obracana wieżyczka pomagała LCK-owi. Częściowo obracana wieżyczka. W pełni, no jeszcze bardziej pomoże w niektórych sytuacjach, ale też nie zawsze się przydaje. Tak jak ze wszystkim, każdy atut nie zawsze się przyda. No i tutaj widzę, że zaczęła się akcja na środku. Ja jestem trochę bardziej z tyłu, bo myślałem, że będzie kampa, a tutaj się okazuje, że nasi tam wjechali bardzo agresywnie. No i toczą walkę, toczą. Na razie my ją przegrywamy. No i przegraliśmy ją. Ja tam jakoś pomagam. To działo ładuje, uwaga, 4 sekundy. No to nie jest długo. Całkiem szybko ładuje. Najbardziej obawiam się, wiecie czego? Koleżki w AMXLC, który tutaj kręcił bączki. Kręcił bączki ładne. 4-10 przegrywamy. Ładnie, ładnie. Drużyna, widzę, pokazała skilla. Jest. Steyer. Dostał raz. Arte. Trafmy Arte. A co się będziemy? To jest działko szybko strzelne, więc takie akcje można robić. Tutaj mam fajny wrak nawet. O, LCK pojechał, czyli Steyer jest sam. Steyer jest tutaj sam. Wystarczy go tylko spotnąć. I pufnie chyba. Jest, mamy go. Mamy go. Uwaga. Dobra. To już jest nasz. Chyba. Proszę bardzo. Nawet go ładnie porobiłem. Załadujemy sobie amunicję premium, ponieważ coś czuję, że się przyda. No i rywale jadą po nas, że tak powiem. Jadą tutaj. Zmierzają na pewno. Te 25 przez 2 nie pomogę niestety. Od tej strony. Może jakby na niego wyjechali. O, środkiem jadą. To też pomożemy. Oj. Niestety, penetracja teraz obecna na amunicji premium jest tak pomocna, że nie jestem w stanie przebić KW1S. O! Raz się udało, przepraszam. Nie no, kurna. Masakra. KW1S, przypomnę tylko, to jest piąty tier. Nie przebiłem LTG. To jest nowy lajcik, który ma mnie na strzał chyba. Co to kurna jest? Jakaś ośmiornica. Co to za ośmiornica? Jak to przebić? Ośmiornicę dodali do gry. No słuchajcie, ośmiornica.
O, śmiernicy dodali do gry. No proszę bardzo. Nie wiedziałem, że mamy Prima April i Lisowy żarcik. No niestety, padłem. Ale zrobiłem sporo, prawda? 1700. To jest sporo, umówmy się, to nie jest mało. 1700 piątym tierem. Po nerfie takim. Tu, o, śmiernicy dodali do gry. No ale to fajnie wygląda, to muszę... M-ka wpadło, o! Medal Orylika, proszę państwa. Zagrałem rewelacyjną bitwę. W formie, jestem w formie. Ewidentnie.